Tobiasz jest farmerem, amatorem z zamiłowaniami geometrycznymi. Wysiał marchew na swoim poletku w 12 rzędach. W każdym rzędzie zmieścił 6 marchewek. Ile tobiasz wysiał razem marchewek? Postarajmy się wyobrazić to sobie. W każdym rządku jest sześć marchewek. Narysujmy sobie, jak taki rząd może wyglądać z lotu ptaka, na przykład. 1, 2, 3, 4, 5, 6 marchewek. Po miesiącu od wysiania będą już miały liście, czyli nać. Notabene znacznie zdrowszą od korzenia. Tak wygląda pojedynczy rządek. Każdy rządek ma 6 marchewek. Teraz sprawdzamy, ile Tobiasz takich rzędów wysiał. 12. Takich rzędów jest 12. No to siejemy. Pierwszy rząd, drugi rząd, trzeci, czwarty, piąty, szósty i jeszcze sześć, czyli razem 12 rzędów marchwi. Ponumerujmy sobie całe to zjawisko. Każdy rząd ma 6 marchwi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Razem mamy 12 rzędów. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No to ile razem marchwi zasiał Tobiasz? Jakie wszystkie namalowaliśmy, to możemy je teraz wszystkie policzyć. Trochę to szalony pomysł, a gdyby było tego znacznie więcej, to byśmy liczyli i liczyli w nieskończoność. Na szczęście znamy takie narzędzie jak mnożenie. Jeżeli mamy 12 rzędów i w każdym z nich jest 6 marchwi, to razem wszystkich marchewek będzie 12 razy 6. 12 rzędów razy 6 marchwi w każdym. 6 marchewek powtórzonych 12 razy. Jeżeli pamiętacie tabliczkę mnożenia ten do 12, to pamiętacie, że 12 razy 6 równa się 72, czyli tobiasz zasiał 72 marchewki. Można to policzyć inaczej, ale zostawmy tak jak jest. Powinniście przecież pamiętać tabliczkę mnożenia do 12, to jedna z rzeczy, które dadzą wam w życiu bardzo długoterminowe korzyści siedemdziesiąt dwie marchewki.